Witajcie moi drodzy, z tej strony Patryk, kanał Buty Nie Grają, a w dzisiejszym odcinku, tak, będziemy omawiać najnowsze buty od Spider Michela, czyli Adidasik, czyli Don Issue 3. Ale zanim przejdziemy już do samego odcinka i first impression tych oto butów, pamiętajcie zostawić suba na kanale, ponieważ ostatnio fajnie suby rosną. I jak zazwyczaj była średnia przyrostu 60 miesięcznie, to teraz jest 180, więc dla mnie spoko. I pamiętajcie polubić ten film, ponieważ Don Issue są na tym kanale od jedynek, więc fajnie by było, gdybyście zostawili wsparcie dla biednego chłopaczka z Utah, któremu jego center nie pomaga. Przejdźmy już do samych butów. Pudełko, oczywiście logo tutaj Michela, tutaj dodatkowo Don Issue. No powiem wam, że trochę mi brakuje. Są pierwsze Don Issue, których nie mam jako Spider-Many, ponieważ jedynki miałem te podstawowe Spider-Many, dwójki miałem Spider-Sense. Myślę bardzo, jak będą gdzieś za stówę do dorwania, to może wezmę sobie jeszcze dwójki, te białe, te Gwen, one się Gwen bodajże nazywały. I oto tu wlatują, całe na biało, nie no, całe na fioletowo. Dostępne było kilka cebu, dostępne było białe, czarne, czerwone, widziałem, że teraz jeszcze ma wyjść cebu USA, ale najbardziej podobało mi się to, zdecydowanie to w kolorach Utah Jazz i uważam, że ono jest tutaj sztosem. Cena retailowa tych butów to 449 zł. Jak wiemy, na Adidasie nawet za nowe buty nie płacimy retailu, ponieważ wpisujecie po prostu w Google kod do Adidasa i tam jest możliwość, że macie 20% rabat, jeśli używacie przeglądarki, bądź jeśli użyjecie aplikacji Adidasa, to ten rabat zwiększa się na 25%, więc no to czasami bez sensu po prostu kupować za retail, w sumie jest zawsze bez sensu. Co mi pierwsze przyszło na myśl, kiedy zobaczyłem Don Issue trójki? Mi od razu na myśl przyszły Lillardy. I to Lillardy, jedynki, dwójki. Jakoś po prostu sama bryła przypomina mi je. Ja wiem, że to troszkę inny but, ale tak jakoś coś mi tu bije tym vibe'em. Chociaż nigdy nie miałem jedynek i dwójek, ale dwójki zawsze mega mi się podobały, więc byłem bardzo dużym fanem, niestety nie miałem i bardzo żałuję, ale no już nie cofnę czasu. Dobra, jeśli chodzi o samego buta, no tak, oczywiście mamy tutaj pasek takiego strapa. On by, no się to nawet nie jest strap, tylko taka guma. Bardzo podobny, tylko grubszy mieliśmy w Hardenach czwóreczkach. Ja tak sceptycznie do tego i dodatkowo w Hardenach trójkach też. Ja tak, dla mnie może być, ale nic wybitnego. Cholewka cała jest tutaj jednolitym materiałem, nie jest, że są kawałkami poszczególnymi jak to zazwyczaj. W mojej opinii tutaj może brakować troszkę wzmocnień. Niby są te dwa paski, ale tej gumy utwardzanej, no tak naprawdę, no powiem wam, że brakuje tu wzmocnień, w szczególności po bokach. A Donovan Mitchell jest dość dynamicznym zawodnikiem, no ale zobaczymy, nie oceniam. Dopiero zagram, to się wypowiem. I język, sprawdźmy, czy język jest tak jak zawsze. Tak, język jest skarpetą. Oczywiście w tych czasach inaczej być nie może. Dodatkowo, no tutaj oczywiście logotyp na języku Spidey Michela. Kolorystyka ma nawiązywać do Utah Jazz z takim zachodzącym słońcem. Wiecie, ten fioletowy z koszulek z lat 90. I teraz te retro, też jeju, jak ja lubię te retro koszulki Utah, naprawdę. Dodatkowo ten pomarańczowy, który ostatnio w Utah jest dość popularny na koszuleczkach. I tutaj tylko mamy troszeczkę utwardzany materiał z tyłu. Tutaj te malutkie trzy paseczki. Powiem wam, że na żywo te buty wyglądają kozacko. Mi się mega podobają. Naprawdę bardzo, bardzo mi się podobają. Są dla mnie najładniejsze buty, ja wiem, że może dla wielu zgrzeszę, ale dla mnie to są najładniejsze buty Adidasa od czasu Zero to 60 by Pharrell Williams. Ja wam powiem, wow, oceniam na razie bardzo pozytywnie. Jeśli będą w grze chociaż w połowie tak fajne jak w ręku, no zdjęcia tego nie oddają, naprawdę, zdjęcia nie oddają tego, jakie te buty są fajne. W podeszwie wewnętrznej pierwszy raz nie mamy bounce'a. Bounce jest zastąpiony przez Light Strike'a. Na pewno będą dzięki temu lżejsze, zaraz je zważymy, tak moi drodzy, zważymy je. Ale ja chyba bym wolał boosta. No wolałbym boosta,
ale jak jest Light Strike jest tańszy, więc wiadomo, no Michele muszą zostać w tej niższej półce cenowej. No dla mnie Gituwa może być. W podeszwie zewnętrznej mamy Translucive Outsole, czyli gumę transparentną. No niestety albo stety, zobaczymy jak będzie z trakcją. Ja w szczególności w Adidasie nie jestem dużym fanem gumy transparentnej, bo ona w Adidasie bardzo często kończy się łyżwami. Tutaj mamy jakąś wyspę jedną na końcu stopy, która jest już z utwardzanej gumy i tutaj napięcie też. Powiem wam, że może to coś uratuje. Dobra, ale no, czym by była recenzja butów, przynajmniej w waszej opinii? Wow, nic nie ma w bucie, ale jaja. Kompletnie nie wypchali żadnym papierem. To nawet w butach z Lidla to było. Teraz jestem zagięty. Ja rozumiem zero waste i tak dalej, ale wow. Zważymy teraz buty, więc magicznie pojawia się tutaj waga. I waga już się pojawiła i teraz zważymy buty. Najpierw but lewy. But lewy to 427 gram. But prawy 429, więc 2 gramy różnicy. Tak prezentują się najnowsze Don Issue. Powiem wam szczerze, dla mnie but wydaje się na razie sztosem. Mega mi się podoba. Nie podobał mi się na zdjęciach za bardzo. Uważałem to za taki mech but, ale na żywo jest kompletnym kotem. I ja coś czuję, że będę w nich dość sporo grał. Niestety raczej na hali, bo coś czuję, że ta guma to by się zajechała na dworzu. Znaczy, guma jest dość twarda, ale ja nie lubię gumy transparentnej na dwór, bo zawsze mam wrażenie, że jeżdżę jak na łyżwach. Wiesz, ostatnio w Dejmach, w szósteczkach grałem dość sporo. Dobra, z mojej strony to już wszystko. Pamiętajcie, subskrybować, lajkować i inne rzeczy z tym związane. I do zobaczenia w następnym odcinku już jutro. Cześć!